Siemano, witajcie, z tej strony Krzysztof, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie w Minecrafta i dzisiaj taki trochę krótki film, bo dzisiaj będzie rozprawa, tak jest widowie, rozprawa, wreszcie czekamy, wreszcie się doczekaliśmy tego momentu rozprawy. Słuchajcie, jest obecnie dzień czy noc? Noc, okej. W tym razie idziemy spać, bo jak pójdziemy generalnie, słuchajcie, spać, no to już będzie można mówić, że już zaraz jest rozprawa, bo dzisiaj już nad ranem, tuż nad ranem jest, słuchajcie, rozprawa w sprawie tutaj naszego szkieleta i w ogóle tych wszystkich tego typu osób. A więc słuchajcie, nasze nie szkieleta, pająka i zombiaka. Coś mi tu bije, nie wiem co to jest, świnia raczej nie, nie? Nie wiem, przez okienko sobie sprawdźmy, co ktoś tam jest. Ja nie mam pojęcia, w każdym razie słuchajcie, zaczynamy, idziemy sobie generalnie spać. I co? I można, słuchajcie, iść na rozprawę zaraz, nie? Więc lecimy zaraz generalnie na rozprawę. Zobaczmy się jakaś ta... Coś się przesunęło, ale nieważne. W każdym razie, sprawa wygląda tak, że jest rozpraweczka zaraz, więc słuchajcie, nie ma co przedłużać. I zaczynamy rozprawę generalnie, nie? Więc tak, lecimy. Bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy. Czekajcie chwilę w ogóle. Okej, widzowie, a więc za chwilę zaczynamy naszą piękną rozprawę w sprawie, jednej sprawie w sumie. A więc co, bierzemy najpotrzebniejsze rzeczy i nie ma co przedłużać, lecimy na rozprawę. Lecimy na rozprawę generalnie. Dobra, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, co by tutaj można było wziąć? Miecz, to z pewnością, ale to na tą okazję to by trzeba było wziąć miecz netherite'owy. Weźmy sobie jakiś mieczek netherite'owy, wiadomo. Żeby być dobrze przyszykowanym. O ile tu jest jakiś miecz netherite'owy. Nie ma chyba. Dobra. Dobra, nie ma tutaj żadnego miecza netherite'owego, nie? Ty no bez kitu. A jest tutaj taki piękny miecz. Ja go miałem w eku. Dobra. Zobaczcie, netherite'owy miecz niezniszczalność 3. O, przepraszam cię, świnia. Ale no. Przepraszam. To nie było w moich planach, nie? Dostała z miecza netherite'owego. Jak się z tym czujesz? Ale tak na serio, to może być nasza halinka. Czy malinka, co ja gadam. Ale to nie jest malinka, więc... Lecimy do sądu. Mamy rzeczy wszystkie najpotrzebniejsze. Czas pójść do sądu. Do aresztu. Teraz uważać trzeba na nich. I... Tego nie przemyślałem. Dobra. Teraz full profeska musi być. Oni się na mnie rzucą, a więc teraz od razu full profeska. Dawaj, wybijaj tu mordo. Mordo, leci fota. Nara, dobra. Pięknie. Czy ja mogę przez te kraty ich walić? Nie mogę niestety, ale mogę zrobić przecież tak. Ja o tym nie pomyślałem. Po co mam się z nimi klepać, jak mogę zrobić po prostu tak. No i leżą wszyscy. I teraz przetrwanie, znaczy kreatywne. Już się będą cele szykować wszystkie. Na tą posiadówkę. Dzisiaj, słuchajcie, jestem ja tylko, jako sędzia. Wcześniej miałem, wcześniejsze rozprawy były jeszcze z moim bratem. To on był głównym sędzią, ale dzisiaj ja jestem głównym sędzią tutaj. Rozprawy. W sprawie zaginięcia, nie? Więc trzeba teraz się skupić i przedstawić wszystkie dowody, niedowody. Nie widziałem jednej rzeczy. Dwóch rzeczy w sumie, ale dobra, to jest nieważne, bo mogę to w każdej chwili sobie wziąć. Więc nie ma problemu, widzowie. Ja tego nie mam. O nie, przecież ja teraz będę musiał tego szukać, przecież to jest masakra. Ja nie wiem, gdzie jest to wszystko tutaj. Tu powinno być coś, czekajcie, czy to jest to? Nie, kurwa. Chwila, to będzie gdzieś zombie. Albo nie? Zatopiony, ja nie wiem, widzowie. Creeper. Wiedźma. W ogóle to jest jakieś głupie. A więc widzimy się po cięciu. Okej, widzowie, mamy to wszystko. Respawnimy ich i co? Sprawa, rozprawa. Macie po półtora tygodnia pozbawienia wolności za... współdziałalność z tymi, z tym, z zaginięciem
razem z panem szkieletem, zaginięciem golemu, więc do widzenia. Koniec rozprawy. Koniec rozprawy. Narra. Okej. Okay. To teraz narra. Zobaczymy, na ile hitów polecą. Ten poleci na 3, wiadomo. Nawet na 2. Znaczy headshot. Leży. Dobra. I lecimy teraz, słuchajcie, puste. Puste jest już areszt. Czas teraz do więzienia pójść. I tam będzie teraz grubo, bo teraz tam w więzieniu, słuchajcie, będzie grubo. Tam rozprawa miała być, słuchajcie, właśnie w tym odcinku i jest. Rozprawa już dobiegła końca, teraz czas tylko uzupełnić luki w więzieniu. No i w sumie to tyle. Ci zombie i pająk będą siedzieć 1,5 tygodnia, a szkielet jeszcze, bo on miał generalnie dostał 3 tygodnie za to. I siedzi już 0,5 tygodnia. Nie wiem, tak na serio, siedzi od piątku. W paczce siedzi od piątku. A więc, skoro siedzi od piątku, teraz jak to nagrywam, jest poniedziałek, a więc już 4 dni, 4 dzień już siedzi. Czas teraz uzupełnić tutaj nasze luki. Kraty mam, wszystko jest gotowe. Zaczynamy. Tutaj będzie siedzieć pająk. Oj, oj, za bardzo zniszczyłem, czekajcie. Cześć. No, siedź sobie tutaj. Żeby było tylko grzecznie, no. I zombie. I tak jest, mamy uzupełnione wszystko tutaj. Słuchajcie, mamy 3 więźniów. Ci po 1,5 tygodnia będą siedzieć. Czyli dzisiaj jest poniedziałek, to nagrywam. Tydzień poniedziałek, no i załóżmy, nie wiem, 3,5 dnia. Czyli załóżmy, że w piątek po południu wychodzą. Oni w następny piątek po południu. A tutaj pan szkielet będzie wyjdzie dopiero nie w następny piątek, jeszcze w nie następny, tylko w jeszcze następny. Czyli gdzieś tak początek sierpnia gdzieś tak może być. Grubo tydzień dopiero minie w piątek, czyli jeszcze dużo będzie. Ale tutaj w piątek następny. A więc narra. No i w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz. Bo słuchajcie, dzisiejsza rozprawa naprawdę była emocjonująca. Po prostu bardzo, nie? I słuchajcie, jeśli chcecie właśnie więcej filmów, to zapraszam was oczywiście do oglądania więcej filmów. To by było na tyle. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!